Wystąpił dla was teatr Do góry nogami! Posłowie, czas na taniec. Zobaczmy, co przygotowały dziewczyny z aerobiku. Droga za progiem. Za progiem tyle dróg, żebyś wyjść i przyjść mógł. Tyle dróg i drogowskazów, żebyś trafił do celu od razu. Ale ty szukasz takiej drogi, której nie ma jeszcze za progiem. Chcesz wydeptać ją jutro rano, żeby nam krzyknąć stamtąd dobranoc. Nowa droga za oknem się bije. Twoja droga przez drogi niczyje. Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. Rudy, rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja tu czuję pan. Rudy, rudy, rudy ryc, mam na ryjce smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż nasz. Na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. Rudy, rudy, rudy ryc tylko spuszcza oczy. Rudy, rudy, rudy ryc gniewa się i boczy. Rudy, rudy, rudy ryc boi się nożyka. Rudy, rudy, rudy ryc nie chce do koszyka. Coś przeczy z wiatrem 3x3 i nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny rudy śpi. Rudy, rudy, rudy ryc, jaka piękna szkółka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzu szukam. Rudy, rudy, rudy ryc, mam na rybę smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż ma świat.
Szymon Patyk. Była to niezwykła postać. Nikt mu w cyfrach nie mógł sprostać. Okulary miał z ósemki, z szóstek uszy, nos z siódemki. Zamiast nóg miał dwie dziewiątki, zamiast dłoni zgrabne piątki. Lecz zdziwicie się dopiero, że nie brzuch miał, tylko zero. Słowem, od stóp aż do głowy z cyfr był nasz znajomy nowy. Stąd mówiono Szymon Patyk, to wzorowy matematyk. Zawsze miał liczenia na to. Szybko mnożył, w mig dodawał, odejmował z wielką wprawą, ale dzielił również żwawo. Mrużył oczy, marszył czoło i obliczał wszystko w koło. Wiosną pąki, pąki, fiołki, latem stare w płocie kołki. Na jesieni deszczu krople, zimą lodowate sople. A poza tym, jak rok długi, liczył cienie, światła, smugi, ziarnka piasku, drwa, kałuże, piegi małe, piegi duże, łzy, uśmiechy, głupie miny, nosy, włosy i łysiny. Łaty w spodniach, gwiazdki, chmurki, dziury w nosie. Dziurki w moście, w serze dziurki, dziurki w nosie, muchy w zupie, muchy w sosie. Cały zmienił świat w rachunek, stąd u wszystkich miał szacunek. I w powszechnym tym podziwie żyłby długo i szczęśliwie, gdyby go Biedronka mała raz na lekcji nie spytała. Jestem skromna ucząca, geniusz pana mnie zachwyca, jest pan od stóp aż po głowę. Jak zadanie rachunkowe marzę wciąż, ile mieć może suma pańska, profesorze? To, rzekł Patyk, prosta sprawa, obliczę ci, gdyś ciekawa. I nie przeczuwając biedy, wziął do ręki kawał kredy, by wyliczyć na tablicy sumę swą dla uczennicy. Zliczył kończyn swych dwie pary, dodał nos plus okulary, dodał uszy i brzuch wielki. Potu sączą się kropelki. Ciągle się rachunek gmatwa. Zliczyć siebie rzecz niełatwa. Matematyk Szymon Patyk z trudu sapie jak astmatyk. Zniknął mu z twarzy uśmiech błogi. Drży mu ręka, drżą mu nogi. Liczy jeden dzień i drugi. Thank you.
serdecznie. Proszę Państwa, chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby nasze święto wypadło tak wspaniale. I tak, dziękujemy uczniom klas pierwszych, pierwszej A, pierwszej B, pierwszej C i ich wychowawczyniom. Pani Renacie Szczyglewskiej, pani Lucynie Bzowskiej i pani Kasi Nachtwit. Dziękujemy serdecznie Orkiestrze Flażoletów, w której wystąpiły dzieci z klas drugich, trzecich, czwartych, no i oczywiście Orkiestra KWB Turów. Zobaczyliśmy również paradę klasy czwartej B, paradę flażoletów przygotowaną przez panią Lucynę Bzowską. A także teatr kadułek pani Renaty Kownackiej. Wystąpił zespół wokalny pani Krystyny Tamy. Teatr Do góry nogami przygotowany przez panią Iwonę Kubacką. Dziewczyny z aerobiku pani Anny Paduch. Recytatorki przygotowane przez panią Magdę Marciniak. Zaśpiewała dla nas nowa uczennica, która przybyła do nas ze szkoły z Opolna, Natalia Wołczek. I wreszcie zobaczyliśmy Poleczkę w wykonaniu zespołu tańca ludowego Turoszowianie, który prowadzą pani Lucyna i Mirosław Psowscy. Konferencję prowadzili Kamil i Mateusz. Za całość imprezy odpowiadała pani Iwona Kubacka. Dekoracje przygotowali uczniowie z koła plastycznego pani Ewy Rozmarynowskiej. Zaproszenia pani Lidiani Radko. Serdecznie dziękuję również pani dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury i panu, który dbał o akustykę, za to, że mogliśmy tutaj...